Jak sprawić, by kobieta, która od nas odeszła, dała nam kolejną szansę i wróciła? To nie jest takie proste, bo kobieta nigdy nie odchodzi od mężczyzny z dnia na dzień. Dojrzewa do tej decyzji w bólu przez wiele miesięcy. Jeśli odeszła, nie prześladuj jej. Nie proś, nie wydzwaniaj, uszanuj jej decyzję. Jeśli chcesz spróbować ją odzyskać, to zacznij najpierw od siebie. Zrób retrospekcję waszego związku. Przyjrzyj się kryzysom, temu co mówiłeś i jak się zachowywałeś, gdy ona się skarżyła, że dłużej już nie da rady ciągnąć tej relacji sama. Pomyśl sobie, kiedy czułaś się samotnie. Odpowiedz, czy mogła na ciebie wtedy liczyć? Czy miałeś dla niej serce na dłoni? Czułość, której tak bardzo potrzebowała? Zrób sobie swój własny rachunek sumienia i wyciągnij właściwe dla siebie wnioski. Jeśli rzeczywiście nie zajdzie w tobie zmiana, to nie masz żadnych szans na to, aby ją odzyskać. Pracuj nad sobą i swoim rozwojem osobistym. Naucz się wyrażać uczucia, jeśli miałeś z tym problem. Tutaj nie ma drogi na skróty. Dlatego tak wiele osób uważa, że człowiek się nie zmienia. Ja uważam inaczej, bo uważam, że człowiek się zmienia, ale dopiero wtedy, gdy zostanie całkowicie sam, na samym dnie, totalnie rozbity. Tylko wtedy coś może do niego dotrzeć i może coś zacząć rozumieć. Bądź nie ma w nim żadnej refleksji i już wiecznie będzie niósł za sobą krzywdy. Nie oczekuj, że ona wróci. Jeśli masz się zmienić, to musisz się zmienić przede wszystkim dla samego siebie. Musisz chcieć być lepszym człowiekiem. Charakter buduje się w pocie czoła i cierpieniu. To długa droga do emocjonalnej dojrzałości. Jeśli ci się uda zmienić, dopiero wtedy ona będzie w stanie to zobaczyć, że coś wraz z jej odejściem zrozumiałeś. Nie ma oczywiście gwarancji, że do tego czasu ona nie ułoży sobie życia z kimś innym i nie możesz mieć o to pretensji. Jeśli natomiast rzeczywiście ją kochasz, to powinieneś zrobić wszystko, aby pokazać jej, że coś zrozumiałeś i jesteś w stanie żyć inaczej. Zacznij od tego wszystkiego, o czym powiedziałem i być może w przyszłości dostaniesz szansę na ponowne spotkanie.